Zazwyczaj rasa, która jest popularna w stałe raszowania, to jest Hum. A co by na to, gdybyśmy postarali się stałe raszować Huma, który jest w teorii najlepszą rasą do stałe raszowania, orkiem, ale w niestandardowy sposób, panowie. Peonami, które same będą brały w tym aktywny udział. Czyli Barourash. Barourash peonami. O kurde, co tu się dzieje? Tego to się nie spodziewałem. Dobra. Przeciwnik chyba gra Polar Riftę. Tak mi się wydaje. Aha, on tam był. Dobra. MK gra. Dobra. Będzie Volt? Chciałem, żeby rzucił Volta. Wow, dobra. Spróbujemy stałe Barourashować masą peonów Palarifle. Musimy ugrać sobie tutaj tyle czasu, ile możemy. No, czegoś takiego to się nie spodziewałem. Użyjemy naszego WW dopiero w ostatniej chwili. I teraz. Musimy kupić tyle czasu, ile możemy. O, przeciwnik stawia towera. Dobra. Trochę czasu kupujemy. I pytanie, od której strony zaczniemy ustawiać barołowy? Chyba od tej, nie? Chyba od tej. Pójdziemy już postawić pierwszego baroła. Będziemy potrzebowali od groma peonów. O mój Boże, chyba w życiu nie będę potrzebował tylu peonów, ile teraz. Troszkę byłem za wolny. Chyba to zrobił. Jestem na twoje rozkazy. Trzeba zrobić spajki, wszystko co możemy. Tego. Dobra, już teraz możemy się cofnąć. Robimy spajki. I barały zaczniemy stawiać tu. Miejmy nadzieję, że nas tu nie zauważy. I slow pusha barołami zrobimy. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Będę się starał. A jak nie wyjdzie, no to co? No starałem się, tak czy siak. Dobra, jest te dwa. Go. Beton. I wysyłamy kolejne peony. Dobra, przeciwnik zrobił już Arcane Towera kolejnego. No dobra, no co, atakujemy, nie? Bijemy co możemy. Mikruje, dobrze. Uciekniemy najwyżej. Jak zrzuci Bolta, to uciekniemy za pomocą Staffa. O, to będzie można zabić jeszcze jednego. Hopa. Dobrze. Schowamy się tu z tyłu. Zmusimy go do przyjścia. Dobra, dobra. Gotowe. Dobra. Jednak trzeba. Miałem poczekać, aż rzuci Bolta i nie poczekałem. I się skończyło to tak, jak widzieliście. Dobra. Ale ja peonów muszę produkować cały czas, nie? Beton? O mój Boże, nie mam jeszcze betonu, on tu już jest. Dawaj się! Urna! Kurde. Musimy wyczekać botonu. Jest beton. Jest beton. Mamy beton. Mamy beton, panowie. Peony w akcji kierują grę. Myślę, że jestem w stanie zabić MK. Użyj TP. Dobra, bliżej trzeba podejść. Dobra. Trzeba się leczyć.
Dobrze, mikruje przeciwnik. Odchodzimy dalej. Do boju peony. Ale raszujemy. Czy tam Barrow raszujemy? Kurde, Barrow nie ma zasięgu, żeby bić. Widzicie? Ja nie mam zasięgu. Ale spróbujemy to zrobić. Towery stawia kolejne. Kurde. Dobra, jak Tower Rush to i katapulty, nie? Jak Tower Rush to i katapulty. Nie jest to chyba nielegalne. O, ruszył. Silnik. On ma bolta. Praca, praca. Dobra, zbawić możemy. Aktywny udział peonów. Jak widzicie. Coś trzeba zrobić. Jestem na twoje rozkazy. Mamy go chyba. Dobra, dobra. Nie ma sprawy. Jest! Jest! Przeciwnik pokonany za pomocą peonów Barrow raszujących Huma, czyli rasę, która w teorii ma najlepsze narzędzia, żeby bronić się przed takimi puszami. No za panowie, zobaczymy jeszcze ile punktów. Zobaczymy jeszcze ile punktów, czy będzie wynik, oczekiwanie na wyniki. I 25 memera. Wynik jaki mamy?
13-0. Kontynuujemy granie za pomocą takiej strategii. No i chłopaki, jazda, jazda, król gwiazda, kg, głupi żart. Siemanko i cześć.